Siemano, ja jestem Mateusz, witam was na kanale NGNW i zapraszam na dzisiejszy film. Leo Messi złożył autograf na koszulce rywala po zakończonym spotkaniu. Każdy piłkarz Argentyny dostał replikę Pucharu Świata, a po meczu wykonali cieszynkę Emiliano Martineza. Sergio Aguero mówi o tym, czy Leo Messi powróci do FC Barcelony. Harry Kane ustanowił nowy rekord reprezentacji Anglii. Cristiano Ronaldo po raz kolejny trafił z rzutu wolnego. Zaskakujące zainteresowanie Piotrem Zielińskim, być może pozostanie we Włoszech, a na bramkarza reprezentacji Gany spadła bramka. Nikogo nie zmuszę, ale naprawdę warto subskrybować ten kanał. Znajdziecie tutaj wiele filmów, nie tylko takie newsowe jak ten, więc naprawdę warto sprawdzić. Zapraszam was także na naszą grupę na Facebooku Nie Grasz, Nie Wygrasz, link macie na dole w opisie. A nim przejdziemy do filmu, to jeszcze kilka słów o promocji. Pojedynek Polska-Albania to świetna okazja na przygotowanie oferty, a o widzach kanału NGNW pomyślał sponsor, czyli Betfan. Zakładacie konto z linku w opisie, gracie zdarzenie na mecz Polska-Albania, a następnie otrzymujecie voucher na dostęp do Canal Plus Online na 30 dni. Powodzenia, a szczegóły macie oczywiście na dole w opisie filmu. Wczoraj, a w zasadzie to dzisiaj, bo 30 minut po północy naszego czasu, rozpoczęła się rywalizacja reprezentacji Argentyny z Panamą. Wynik tego meczu zaskoczeniem na pewno nie jest. Argentyna o dwa trafienia okazała się być lepsza, a cała rywalizacja nie odbywała się w ramach jakichś eliminacji, a było to zwykłe spotkanie sparingowe. Choć mecz bez znaczenia to na boisku, ale i przed meczem, jak i po jego zakończeniu, działo się naprawdę niemało. Był to pierwszy pojedynek Argentyny od czasu meczu finałowego w Katarze. Już podczas narodowego hymnu bohater finałowego meczu, czyli Emiliano Martinez, nie wytrzymał i uronił łzę, a niewątpliwie oczy zaszkliły się samemu Leo Messiemu. Mimo że towarzysko, to rywale Argentyny grali naprawdę agresywnie. Tak był traktowany między innymi Leo Messi. Na jego kolanie pojawiła się krew, ale całe szczęście pojedynek zakończył bez kontuzji. Przechodząc do samego meczu, to jego wynik dopiero po zmianie stron otworzył Thiago Almada, a z rzutu wolnego niedobrony dla bramkarza rywali uderzył Leo Messi. Tym samym był to gol numer 800 w całej karierze Argentyńczyka. Po meczu jeden z rywali nawet dał Leo Messiemu marker, aby ten podpisał się na jego koszulce. Następnie rozpoczęło się wielkie świętowanie z kibicami. Każdy z argentyńskich piłkarzy odebrał własną replikę Pucharu Świata, którą w tym momencie będzie mógł zabrać po prostu do domu. Świętowanie z kibicami być może niektórych piłkarzy troszeczkę poniosło, bo w pewnym momencie uznali, że wykonanie tej celebracji Emiliano Martineza będzie dobrym pomysłem. Pamiętajmy o tym, że to oni są mistrzami świata, a skoro chcą tak świętować, to nikt im tego nie zabroni. A skoro już mówimy o Leo Messim, to wczoraj Sergio Aguero na Twitchu został zapytany o powrót do Barcelony Lionela i tak odpowiedział: w tym momencie daję jakieś 50% szans na to, że ujrzymy Leo ponownie w FC Barcelonie. Wiele będzie zależało od Joana Laporty. Moim zdaniem on powinien podjąć wysiłek, aby odzyskać Leo Messiego dla swojego klubu. Myślę, że Leo powinien zakończyć karierę w Barcelonie. Przecież to jego dom. Jeśli prezydent wykona odpowiednie kroki, to będzie bliżej. Wczoraj rozpoczęły się eliminacje do Euro 2024. Najciekawszym spotkaniem zdecydowanie był mecz Włochy-Anglia, który goście wygrali 2-1. Tym samym w końcu Anglicy odegrali się za przegrany finał Euro 2020. Co prawda od tamtego czasu rozegrali dwa spotkania, ale jeden zakończył się remisem, a raz to Włosi wygrali. Teraz było jednak inaczej. Wczoraj jedną z bramek zdobył Harry Kane, a tym samym stał się najlepszym strzelcem w historii swojej reprezentacji. Na swoim koncie ma już 54 gole i to na pewno nie koniec. To 197 meczów dla reprezentacji Portugalii rozegrał Cristiano Ronaldo. Jest to absolutny rekord, jeżeli chodzi o ilość występów dla drużyny narodowej. Portugalczyk we wczorajszym meczu eliminacji zdobył dwie bramki, jedną z karnego, a drugą z rzutu wolnego. Tym samym było to drugie trafienie CR7 z rzutu wolnego mecz po meczu. Ostatnio również trafił ze stojącej piłki w koszulce Al Nassr.
O transferze Piotra Zielińskiego ostatnio często się mówi, ale niestety mało mamy konkretów. Jeśli jednak już myślimy o kolejnym wyzwaniu dla naszego rodaka, to raczej w naszych głowach wizualizuje się wizja większej marki od Napoli, na przykład Liverpool, Bayern Monachium, Arsenal, Chelsea, a może nawet Paris Saint-Germain. Wczoraj jednak La Gazzetta dello Sport nieco sprowadziła nas na ziemię, podając, że Zielińskim zainteresowało się włoskie Lazio. Nie wydaje mi się, aby był to dobry ruch ze strony Polaka. Jeżeli miałby już zostać we Włoszech, to Napoli zdecydowanie będzie lepszym wyborem. Na zgrupowaniu reprezentacji Gany doszło do niebezpiecznej sytuacji. Podczas treningu bramka ustawiona na połowie boiska nagle się przewróciła i trafiła bramkarza w nogę. Przeprowadzone badanie wykazały jedynie stłuczenie palca u stopy i nie jest to nic poważnego, aczkolwiek golkiper może mówić o naprawdę niemałym szczęściu. Gdyby stał nieco bliżej, bramka z impetem mogłaby trafić go w głowę, a to mogłoby się skończyć zdecydowanie gorzej. Na dzisiaj to koniec, dziękuję Wam, że ten film oglądaliście do samego końca. Podajcie na naszą grupę na Facebooku Nie Grasz, Nie Wygrasz, link macie na dole w opisie tego filmu. Pamiętajcie o promocji sponsora naszego kanału, czyli Betfan, a szczegóły także macie na dole w opisie filmu. Życzę Wam udanego dnia i do zobaczenia w poniedziałek na tym kanale w kolejnym materiale. Cześć!